Czy Ethereum jeszcze urośnie? Czy przybije swoje nowe ATH? Co w ogóle słychać z Ethereum 2.0? Tego dowiesz się w tym odcinku. Ja kupuję ETH. Zapraszam. Cryptomasters przedstawiają... Cześć ponownie, Karol z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem update'ującym na temat ETH, co się dzieje z ETH 2.0 i jak może wyglądać cena ETH w przyszłości. Ja osobiście powoli dokupuję ETH do swojego portfolio, bo uważam, że jego cena będzie rosła. A dlaczego tak uważam? Tego dowiesz się właśnie w tym odcinku. Oczywiście musisz pamiętać, że cena ETH jest uzależniona od praktycznie całego rynku kryptowalut. Dlatego to nie są pewne informacje, że ETH na pewno urośnie. Ale moim zdaniem z tym, co się będzie działo z ETH, cena powinna znacznie rosnąć. Zanim zaczniemy, to oczywiście tak jak zawsze pamiętajcie, że wszystko to, co mówię, to nie jest porada inwestycyjna. I ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut, a już na pewno nie gwarantuję żadnych zysków, to Wy jesteście odpowiedzialni za swoje inwestycje. Dodatkowo, jeżeli jesteś nowy w świecie kryptowalut, zapraszam Cię do pobrania stworzonego przeze mnie całkowicie darmowego poradnika. Jest to poradnik kryptowaluty dla początkujących, który pomoże Ci się poruszać po tym świecie kryptowalut na początku swojej edukacji. A jeżeli nie masz jeszcze kont na giełdach takich jak BitBay, niegdyś polskiej giełdzie kryptowalut, Binance czy Kanga, to zapraszam Cię w miejscu na opis. Pod każdym filmem znajdziesz linki do takich właśnie giełd. Oraz jeżeli spodoba Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Zobaczmy, jak dzisiaj wygląda cena Ethereum. Kosztuje on dzisiaj $2806 i jest na niewielkim plusie w ciągu od ostatnich 24 godzin. Jest to 0,3% i jak możemy zobaczyć na wykresie, daleko mu do swojego all time high, które było na poziomie prawie $5000, ale niewykluczone, że ETH może z powrotem dojść do tej ceny, a nawet ją przebić. To oczywiście jest związane z Ethereum 2.0, które przyniesie bardzo duże poprawki do całej sieci i już w tym roku, w drugim kwartale ma być Mainnet Ethereum 2.0, gdzie już będzie można stake'ować swoje coiny ETH. I zanim przejdę do moich wniosków, do podsumowania, dlaczego cena ETH powinna rosnąć, to porozmawiajmy sobie o właśnie Ethereum 2.0, co się dzieje i na jakim jest etapie, bo to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o cenę tego coina. Na YouTubie, na kanale ETH Foundation można było zobaczyć parę dni temu film na żywo, jak mergowali Ethereum na Kiln Testnet. Był to niezwykle ważny kamień milowy ze względu na zmianę konsensusu z Proof of Work na Proof of Stake. Sieć testowa Kiln jest pierwszą publiczną siecią testową dla połączenia Ethereum. Mergowanie, czyli można powiedzieć scalanie lub wdrażanie Ethereum, pobiera warstwę Execution z istniejącej warstwy Proof of Work i łączy ją z warstwą konsensus z łańcucha Beacon. To połączenie sygnalizuje kulminację 6 lat badań i rozwoju w Ethereum i zaowocuje bezpieczniejszą siecią, przewidywalnymi czasami wydobywania bloków i prawie 100%, ponieważ 99,98% zmniejszeniem zużycia energii, gdy zostanie wydany na sieci głównej jeszcze w 2022 roku. I jak wejdziemy na explorer.kiln.demerge, to możemy zobaczyć, jak dochodzą kolejne bloki. I to, jak się domyślam, ale mogę się oczywiście mylić, jest już wykonywane przez stakerów, a nie przez górników, czyli nie przez kopanie. Przypomnę zatem, jakie zmiany ma wprowadzać ETH 2.0, ale najpierw zobaczmy, z jakimi problemami boryka się obecnie sieć ETH. Wysoki popyt powoduje wzrost opłat transakcyjnych, które sprawiają, że Ethereum jest drogie dla przeciętnego użytkownika. No, czasami transakcje mogą kosztować nawet po $500. Czyli nie tylko dla przeciętnego użytkownika. A leżący u podstaw algorytm konsensusu Proof of Work, który zapewnia bezpieczeństwo i decentralizację Ethereum, ma duży wpływ na środowisko. Wizją Ethereum jest być bardziej skalowalnym i bezpiecznym, ale także pozostać zdecentralizowanym. Osiągnięcie tych trzech cech jest problemem znany jako trilema skalowalności. Skalowalność ma być osiągnięta poprzez
tak zwane shard chains, czyli podział jednej sieci ETH na 64 inne łańcuchy, co pozwoli na to, że walidator nie będzie musiał obsługiwać całej sieci, tylko jeden z tych łańcuchów. Bezpieczeństwo. Przejście na Proof of Stake oznacza, że protokół Ethereum w większym stopniu zniechęca to do ataku. Dzieje się tak, ponieważ w ramach Proof of Stake walidatorzy, którzy zabezpieczają sieć, muszą wstawić znaczne ilości ETH do protokołu. Jeśli spróbują zaatakować sieć, protokół może automatycznie zniszczyć ich ETH. Staking oznacza również, że nie musisz inwestować w elitarny sprzęt, aby uruchomić węzły Ethereum. Powinno to zachęcić więcej osób do zostania walidatorem, zwiększając decentralizację sieci i zmniejszając obszar powierzchni ataku. Oraz zrównoważony rozwój. Ethereum musi być bardziej ekologiczne. Nie jest oczywiście tajemnicą, że Ethereum i inne blockchainy, tak jak Bitcoin, są energochłonne z powodu wydobycia. Ale Ethereum zmierza w kierunku zabezpieczenia przez ETH, a nie moc obliczeniową poprzez stakeowanie. Tak w dużym skrócie będzie wyglądało nowe ETH. Zachęcające, prawda? Jedna z bardzo ważnych również rzeczy to jest to, że podaż ETH ma się znacznie zmniejszyć i po wdrożeniu ETH 2.0 powoli zmniejszać, a nie zwiększać, jak to bywa do tej pory, ale to są oczywiście tylko hipotezy. Po wdrożeniu ostatniej aktualizacji zmieniło się to, że górnicy nie otrzymują całej nagrody za zatwierdzanie transakcji, ponieważ jej część jest spalana. Efektem tego jest mniejsza opłacalność wydobycia ETH oraz spadek podaży. Jak wejdziemy sobie na stronę Watch the Burn, możemy zobaczyć, jak duża ilość coinów ETH jest spalona i na dzień dzisiejszy jest to 1,992,696 ETH zostało spalonych, a jako nagrody zostało przyznane 3,030,007. Są to dosyć duże liczby, ponieważ biorąc pod uwagę dzisiejszą cenę ETH, spalonych zostało 5,588,578,809 dolarów. Ponad 5,5 miliarda zostało spalonych. Wyobraźcie sobie, że te pieniądze powinny trafić do górników. Kiedyś tak było. Kiedyś górnicy otrzymywali te ETH, a w tym momencie jest to spalane. Jak możemy zobaczyć na wykresie, oczywiście najwięcej zostało spalonych 10 stycznia i tylko w jeden dzień zostało wtedy spalonych 19,424 ETH. Od tamtej pory liczba spalonych coinów cały czas spada. Jest to oczywiście związane z nieciekawą sytuacją na rynku, zmniejszeniem użycia sieci itd., itd. Zobaczcie, że wykres spalonych ETH jest praktycznie taki sam jak opłat transakcyjnych. Im mniej opłat transakcyjnych, tym mniej spalonych ETH, bo tu o to właśnie chodzi. Część opłat transakcyjnych zostaje po prostu spalana. Ciekawym wykresem tutaj jest również emisja coinów ETH na dzień. I zobaczcie, że są nawet momenty, kiedy emisja jest na minusie. Na przykład tu 12 stycznia emisja wynosiła minus 3352 ETH, co oznacza, że więcej coinów zostało spalonych niż wydobytych. I tu łatwo można wywnioskować, że im większe będzie użycie sieci, im więcej będzie transakcji na tej sieci, im więcej ludzi będzie z tego korzystać, im więcej aplikacji będzie się budowało na sieci ETH, tym będzie większy ruch. Jeżeli będzie większy ruch, będzie więcej opłat transakcyjnych i więcej spalonych ETH. Może przyjść taki moment, że przez długi okres przy bardzo dużym użyciu sieci będziemy mieli deflację na ETH, czyli więcej coinów spalonych niż wydobywanych. Jaki z tego wniosek? To już możecie dojść sami. Tak właśnie wygląda sprawa spalania coinów ETH. A jak wygląda sprawa stake'owania? To możemy zobaczyć na kontrakt adresie. Aktualnie stake'owanych jest 10,458,610 Etherów, co daje równowartość ponad 29 miliardów dolarów. Wyobraźcie sobie, że ponad 29 miliardów dolarów jest zamrożonych na stake'owanie na sieci. I bardzo ciekawą, a zarazem interesującą sprawą jest to, że jak wejdziemy sobie w zakładkę Analytics, to możemy zobaczyć, że liczba stake'ujących monet stale rośnie. My nie mieliśmy na tej sieci ani jednego momentu, gdzie któryś z walidatorów się wycofał i
ten wykres poszedł w dół. Oczywiście jak sobie zmniejszymy zakres tego wykresu, to o, nawet jak sobie zmniejszymy, to nie widzimy, żeby w którymś miejscu ktoś się wycofywał. Także cały czas od początku stejkowania ilość stejkowanych ETH ciągle rośnie. I tutaj możemy się zatrzymać właśnie na małe podsumowanie i wnioski. Wcześniej ETH było inflacyjne, co oznacza, że monet ETH wciąż przybywało i nadal przybywa. Na skanie ilości monet ETH możemy zobaczyć, że ta liczba wciąż rośnie. Czyli cały czas mamy praktycznie tendencję wzrostową, coinów ETH przybywa, co teoretycznie powinno się przełożyć na zmniejszenie jego wartości. Im więcej monet, tym mniejsza wartość każdej z monety. I skala tego wzrostu jest na poziomie ponad 7,5%. To jest średnia skala wzrostu, a jak możemy tu zobaczyć, zmiana od równo rok temu wynosi prawie 3%, a od wczoraj 0,01%. 0,01% to wcale nie jest tak dużo, ale jak weźmiemy pod uwagę długoterminową inwestycję, no to te procenty zaczynają już bardzo ciążyć. I pomimo tego, że tych coinów cały czas przybywa i przybywało, jego cena i tak rosła. Wychodzi na to, że ETH dalej będzie inflacyjne, ale duża część coinów jest spalana i będzie spalana przez cały czas i w dodatku coraz mniej monet jest dostępnych ze względu na ich stejkowanie. Są to dosyć duże liczby, bo tak jak powiedziałem, jest to ponad 10 milionów eterów, które są zamrożone do stejkowania i pamiętajcie, że te coiny nie są do sprzedaży. Wniosek jest z tego taki, że coraz mniej monet do kupienia równo się teoretycznie wyższa cena. I sam Vitalik Buterin mówi, że sieć ETH będzie bardzo atrakcyjna dla przedsiębiorstw, ponieważ będzie szybka, skalowalna, bezpieczna, a co za tym idzie, im będzie bardziej wykorzystywana. Tak jak mówiłem, tym więcej coinów będzie spalanych. Takie są moje wnioski. ETH trzeba dokupywać, gromadzić je w swoim portfelu. Oczywiście, żeby nie było jakiegoś krachu na krypto, to ETH powinno rosnąć stale na cenie. Pamiętajcie, że drugi kwartał tego roku mają wrzucić Mainnet i będzie to największe wydarzenie w historii ETH, jak nie w historii całego świata kryptowalut. Ciekaw jestem, jaka jest Twoja opinia. Podziel się swoimi spostrzeżeniami. Co myślisz na temat ETH? Daj znać w komentarzach, a w tym filmie to będzie wszystko. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Jeżeli podobał Ci się ten film, to kliknij łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji oraz kliknij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Trzymajcie się. Cześć.